Wczoraj rozmawialiśmy o najgorszych transferach, to dzisiaj przyszedł czas, żeby pogadać o tych, które dla odmiany wyszły i które naprawdę uratowały sezon niektórym drużynom, które funkcjonują w ekosystemie e-sportowym. Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Możecie się zastanawiać, co ja właściwie mam na sobie. Jest to prezent, który dostałem od League of Legends Polska w ramach wykorzystania pewnego tej koco bluzy. Założę ją na dzisiejszy materiał, bo ten strój jest tak ciepły, że trudno jest z nim wysiedzieć dłużej niż pół godziny, więc akurat pod nagranie tego odcinka i pokazanie, że dostałem fajny gift, to pod to się przyda. Dobra, nie przedłużamy dłużej, zostaw lajka, suba, dzwona, jeżeli podobają Ci się moje filmy i ruszamy do top 10 transferów, które wstrząsnęły światem e-sportowym w 2023 roku. A jeszcze tylko słówko komentarza. Mianowicie, transferów, które były dobre w 2023 było naprawdę bardzo dużo i o wiele trudniej sporządziło mi się tę listę, niż te transferów, które były fatalne. Więc jeżeli wasz ulubiony transfer nie znalazł się na moim liście, to chętnie przeczytam waszą opinię w komentarzu, dlaczego akurat ten, a nie inny zawodnik powinien waszym zdaniem się na niej znaleźć. Nie jest to też lista, na której miejsce 10 musi być koniecznie gorsze niż miejsce 7. W sensie trudno jest wyważyć, który transfer jest lepszy, który gorszy. Więc te miejsca, które będą na tej liście, traktujcie delikatnie orientacyjnie. Okej, no to zaczynamy. Miejsce 10. Transfer Trimbiego do Fnatic. O tym już trochę mówiłem we wczorajszym materiale, ale tak, nie da się ukryć, że transfer Trimbiego do Fnatic absolutnie uratował rok ekipy pomarańczowej. Bo zanim Polak dołączył do ekipy, no to szorowali oni brzuchem po dnie. 9. miejsce w trakcie sezonu zimowego, a także niewiele lepszy wynik w sezonie wiosennym, był wystarczającym sygnałem do zmian. Razem z Trimbim do drużyny dołączył Noah, wyciągnięty z Zero Tenacity prosto z Ultraligi i dzięki naprawdę sprawnie działającemu botlane'owi Fnatic zdołało zawędrować naprawdę bardzo daleko. Nie tylko zajmując drugie miejsce w sezonie letnim w fazie zasadniczej, ale też dokładając do tego trzecie miejsce w playoffach tamtejszych rozgrywek, a potem wicemistrzostwo w wielkich finałach całego sezonu. Więc trzeba przyznać, jak na ekipę, która była praktycznie najgorsza w całej lidze, to droga na szczyt po wykonaniu niewielkich korekt w składzie naprawdę napawa dużym podziwem. A więc gratulacje dla Trimbiego i wielka szkoda, że nie znalazł drużyny na 2024 rok. A i nie zapominajmy, przecież Fnatic pojechało jeszcze na Worlds'y i do ostatniego meczu walczyło o awans do topowej ósemki, więc naprawdę druga połowa roku w wykonaniu Trimbiego, palce lizać. Miejsce 9. Zostajemy w Europie, jest to Jajk do G2. Wiem, że w Polsce opinia na temat Jajka nie jest tak dobra jak w całej reszcie Europy. Zakładam, że wynika to z tego, że polscy widzowie kojarzą sobie. Okej, bo kiedyś G2 był Jankos i potem go wyrzucili i wzięli tego Jajka. No to jest jego wina, że Jankosa nie ma w tym teamie. No i niestety to nie jest prawda i mój apel do części z was, która czasem w komentarzach się uaktywnia, nie wyzywajcie biednego Sweda, bo czy to jest jego wina, że Caps nie chciał więcej grać z Jankosem? A transfer Jajka z LDLC, z lig regionalnych, z LFL-a był ruchem zdecydowanie nieoczywistym. I choć może nie jest to zawodnik, który już w tym momencie staje w pozycji GOATa europejskiego lasu, no to trzeba przyznać, że jak na debiutanta zaliczył naprawdę fantastyczny progres. I owszem, nie jest on zawodnikiem bezbłędnym, ale myślę, że kiedy porównujemy go do innych debiutantów, to naprawdę daje on nam fantastyczne nadzieje na przyszłość. Mam wrażenie, że praktycznie nigdy w tym roku nie było takiego długiego okresu gorszej dyspozycji Jajka. Ktoś z was powiedziałby Mistrzostwa Świata, ale i nawet z tym się nie zgodzę, bo pamiętam, jak wyglądały pierwsze jego mecze na tym turnieju i naprawdę dobrze tam wyglądał. Do tego, jaki to jest elastyczny zawodnik. Przypominam, na początku roku to ciągle były wykorzystywane Gravesy, czy Belvet, czy inni farmiący junglerzy, a im dalej w sezon, tym więcej postaci zadaniowych. I widać było, że G2 naprawdę dobrze gra dookoła swojego leśnika, inkorporując go na spokojnie w klimat ligi jakby z TLC, a potem, kiedy ten już się wystarczająco zadomowił, no to wpisali go w swoje struktury i Jajk działał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I choć w tym roku mógł mieć delikatną taryfę ulgową, to w przyszłym ta już spadnie, ale myślę, że mimo to Jajk wciąż będzie jednym z lepiej wyglądających junglerów w naszej lidze. I proszę nie pisać, że to tylko dlatego, że ma dobry team, okej? Okay? Dzięki. Miejsce 8. River do Golden Guardians. Haha, nie spodziewaliście się, że Ameryka zagości na dzisiejszym zestawieniu? Otóż wydarzy to się właśnie na pozycji numer 8. River, czyli jungler, który dołączył do Golden Guardians, to naprawdę kapitalny ruch, który przyniósł na ostatnim przystanku ekipy, jaką było Golden Guardians, odrobinę szczęścia. Rivera kojarzyć mogliście z występów w lidze PCS. Tam przez długi czas występował w drużynie PSG Talon, z którą bardzo często jeździł na imprezy rangi międzynarodowej. I choć było trochę sceptyków transferów Rivera do Ameryki, to ja naprawdę wierzyłem w to, że będzie to dobry ruch, bo Rivera zapamiętałem z tego, że nie wymiękał on nawet w momencie konfrontacji ze znacznie lepszymi zawodnikami, kiedy przychodziło do Worlds'ów czy MSI. Naprawdę
naprawdę, to był gość, który wyrastał znacznie ponad region PCS-u i widać to było później w Golden Guardians. Warto przypomnieć, że Golden Guardians to była też organizacja, która nigdy w swojej historii istnienia nie zaliczyła praktycznie żadnej namiastki sukcesu. Tymczasem 2023 dla tej ekipy był fantastyczny. Nie dość, że udało im się pojechać na MSI, to jeszcze urwali mapę BLG, a potem mieli jeszcze szansę, żeby powalczyć w swojej lidze o mistrzostwo, a na sam koniec jeszcze otarli się o szansę awansu na Mistrzostwa Świata. I trzeba przyznać, że serię na BDS faktycznie zintowali i River grał tam fatalnie, ale przez cały rok wyglądał naprawdę bardzo, bardzo świeżo i to głównie dzięki niemu. Jego drużyna zaszła tak daleko. No bo umówmy się, jeżeli masz team ze Stixeyem i Licriszem, no to wielkie sorry, ale ci zawodnicy raczej nie dadzą z siebie tyle jakości, żeby przepchnąć cię tak daleko, jak zrobił to River. Stąd też to miejsce na liście. Oczekiwania wobec Golden Guardians były zawieszone na poziomie podłogi, tymczasem praktycznie przebili sufit w Ameryce. No i był to najlepszy sezon w historii tej organizacji. A więc wielkie gratulacje, świetny ruch. Miejsce siódme. Keen do KT Rollster. Tak jak mówiłem już parę materiałów temu, historia KT z tego roku będzie historią drużyny troszeczkę niedocenionej. I dużą rolę w tej ekipie odgrywał przez cały ten rok Keen. Jeden z najstabilniejszych i najlepszych top lanerów nie tylko na scenie koreańskiej, ale i na świecie. Często o Keenie słyszało się, że mimo posiadania ogromnego talentu, nie ma on szczęścia do dobrych rosterów. I taka była prawda. Często trafiał do składów, które były słabe bądź przeciętne. I w końcu tegoroczny projekt KT był okazją, żeby powalczył o coś więcej. Razem z Billy Dim stanowili naprawdę fantastyczny trzon drużyny, a z siły solowych alejek KT brało się dużo przewagi dla tej ekipy. Keen nie dość, że był genialnym weaksiderem, to miał też naprawdę szeroki champion pool i praktycznie niezależnie od sytuacji potrafił odnaleźć się w panującej mecie, często znajdując off-metowe rozwiązania. Niestety, koniec końców KT nie osiągnęło celów, jakie bardzo by chcieli, czytaj, nie wygrali LCK ani razu, nie zawędrowali daleko na Worldsach, nie pojechali na MSI, ale prawda jest taka, że potencjał na te sukcesy był i w dużej mierze była tu zasługa Keena. Także KT naprawdę traci bardzo dużo wraz z transferem tego zawodnika do Gen.G na nadchodzący sezon. Miejsce szóste, Jankos i jego transfer do Team Heretics. Może wam się wydawać, że to dość wysokie miejsce dla Jankosa, z racji na to, że no kurczę, wyników w sumie to nie było wybitnych, Heretics ani nie wygrało LCK, ani nie pojechało na Worlds, ani na MSI, ani właściwie to nic nie osiągnęli, ale myślę, że ten transfer trzeba rozpatrywać dużo szerzej. Bo Heretics wcale nie miało łatwego podejścia, formując po raz pierwszy w swojej historii skład do LEC. Zresztą widzieliśmy, jak zakończyły się pozostałe eksperymenty. Evi czy Ruby, nie, to nie działało. Jankos dołączył do Heretics praktycznie na ostatnią chwilę, kiedy niemal wszystkie składy były już sformowane. A posiadanie takiego kapitana w swoich szeregach i wykorzystanie go jako pewnego franczyzowego gracza na przyszłość, to naprawdę fantastyczna perspektywa dla Heretics. I z tego co pamiętam, chyba ten transfer też w ogóle nie kosztował jakoś bardzo dużo, więc to kolejne małe zwycięstwo dla Heretyków. I umówmy się, ze składu Węgla i Papy, który występował w szeregach Heretics, naprawdę Jankos wykrzesał bardzo dużo. To, że mówiło się o Jankosie jako o jednym z najlepszych junglerów w całej lidze w momencie, kiedy jego ekipa zajmowała chyba 8 miejsce, świadczy o naprawdę dużej jakości indywidualnej. No i też za Jankosem Polacy sznurem. Nie ma tu rymu, ale jest za to sens. Polacy przewędrowali jako wielcy fani Heretics niemal od razu. I trudno się temu dziwić. Heretics trochę potrzebowało takiego frontmana, żeby wybić się ponad ligową przeciętność i myślę, że Jankos dał tę osobowość, której bardzo potrzebowali. Zastanawiam się też, na ile możliwe bez Jankosa już w składzie Heretics byłoby stworzenie na 2024 takiego składu, jaki tam się faktycznie pojawia, z Wunderem i Perksem i przywróceniem nam wszystkich wspomnień z 2019 roku. No jeżeli chodzi o ten pierwiastek sportowy, no to odrobiny miodu w tej beczce dziegciu znajdziemy, no bo koniec końców otarli się o trzecie miejsce w sezonie letnim, otarli się o awans do finałów sezonu, a gdyby się tam znaleźli, niewykluczone, że nawet mieliby okazję pojechać na Worldsy, no dużo pecha w tym było i dużo strat do odrabiania po pierwszych sezonach, ale myślę, że mimo tego każdy, kto zasiada w zarządzie Heretics na transfer Jankosa, patrzą jak na wielki dar od losu. Miejsce piąte, Gala do LNG. Gala dołączył do LNG dopiero w połowie 2023 roku, zostawiając do tego RNG, z którym był związany już przez prawie 3 lata. I choć LNG w lidze i tak szło nieźle, to dopiero transfer Gali wyniósł tę drużynę na wyższy poziom. Owszem, na wiosnę udało im się zdobyć trzecie miejsce w regularze, a potem piąte, szóste w późniejszych playoffach, no ale z Galą jeszcze zdołali to przebić na lato, bo po raz kolejny było to trzecie miejsce w regularze, ale tym razem playoffy zakończyli na drugim miejscu, przegrywając finał po pięciomapowej, wyczerpującej serii z JDG. I pewnie pamiętacie, że podchodząc do Mistrzostw Świata przez wielu, nawet chyba
przeze mnie, LNG typowane było jako potencjalny czarny koń do wygrania nawet całego turnieju. Finalnie trochę to się nie udało, bo Tarzan delikatnie zintował i cała przygoda zakończyła się na etapie ćwierćfinałów i 0-3 od T1, ale kiedy LNG było w gazie, czuć było od tej drużyny naprawdę niesamowite zagrożenie. I nie dość, że z górnej Aleki straszył rozpędzony młody Zika, ze środka uderzał Scout, to przede wszystkim mieli prawdziwą artylerię na dolnej Alejce. Artylerię niemal tak potężną, jak 5-funtowa armata na twierdzy. Gala to wciąż młody zawodnik, na którym oprzeć można plan na swoją organizację na kolejne lata. Jeżeli pracowałbym w LNG, miałbym ogromną nadzieję, że uda mi się przedłużyć z nim kontrakt i Gala pozostanie w mojej organizacji. Bo ten gość naprawdę jest jednym z najlepszych strzelców, jakich widziała Liga Legend kiedykolwiek. Miejsce czwarte, Knight i jego transfer do JDG. Jak pewnie wiecie, jestem fanem Knighta, zawsze lubiłem tego zawodnika i zawsze darzyłem go dużym respektem. I kurczę, nie da się ukryć, że jest to koleś, który ma prawdziwy patent na wygrywanie w swoim własnym regionie. Może i transfer Knighta nie był jakimś mega głośnym tematem w naszej europejskiej części dyskusji na temat e-sportu, ale wydaje mi się, że bez niego JDG miałoby ogromny problem, żeby być drużyną tak silną, jaką faktycznie okazali się być w 2023 roku. Uprzedzę tylko, że temat JDG jeszcze powróci, ale zaznaczę to już teraz. To ekipa, która w trakcie całego roku w najgorszym przypadku dotarła do półfinałów, czyli zajęła trzecie bądź czwarte miejsce i było to na Mistrzostwach Świata. Wszystkie inne turnieje, w których brali udział, wygrali. Moim skromnym zdaniem, wygranie LPL-a jest nawet trudniejsze niż wygranie Mistrzostw Świata. Tu mała gwiazdka dla tych z was, którzy mogliby zapytać dlaczego. Otóż ja uważam, że LPL jest najmocniejszą ligą pod kątem przekrojowego poziomu. Myślę, że tak 7-8 drużyn luźno mogłoby jechać na Mistrzostwa Świata i nie dać plamy. I zwracając uwagę na to, jak wygląda faza zasadnicza i potem mordercze playoffy, to według mnie proces wyłaniania faktycznego mistrza jest o wiele bardziej sprawiedliwy niż ten, który widujemy na Mistrzostwach Świata. Na Worldsach możesz trafić łagodniejszy bracket, jeżeli chodzi o fazę top 8 i nagle okazuje się, że hu, jestem w finale. Tak, Waydo Gaming to o was mówię. W LPL-u praktycznie musisz każdego pokonać po kolei, żeby zameldować się na samym szczycie. Stąd też utrzymanie tak wysokiej formy, szczególnie kiedy MSI w tym roku również zostało utrudnione w kwestii formatu, w którym się odbywało, to wszystko sprawia, że o JDG trzeba mówić z naprawdę ogromnym respektem. I sam Knight był jednym z największych gwiazdorów tej ekipy. Oczywiście, przez większość roku wszystko kręciło się dookoła Rulera. Ale takim drugorzędnym carry w tej ekipie pozostawał Knight. Zawsze fantastyczna faza liniowania, genialne teamfighty, zero problemów champion poolowych, naprawdę. Knight to absolutna czołówka mida, jeżeli chodzi o cały świat profesjonalnego LoL'a i JDG naprawdę wygrało w Totka, tworząc dookoła niego taki roster. Niestety, z racji na to, jaka drama wydarzyła się wraz z nim pod koniec tego roku, nie będzie on już występował w JDG, ale cóż, my oceniamy tylko 2023, więc o tym nie pamiętamy. I tym samym przenosimy się na podium. Miejsce trzecie, Jhon i jego transfer do BLG. Jhon, Shun, Xun, nazywajcie go jak chcecie, ale prawda jest taka, że gość jest prawdziwym kozakiem. I BLG naprawdę miało doskonałego nosa do tego junglera. Bo jeżeli spojrzymy sobie w dotychczasowe osiągnięcia tego zawodnika, to przed 2023 rokiem naprawdę nie było tam specjalnie na co patrzeć. W jego debiutanckim roku w LPL-u zajął maksymalnie 9 miejsce, a w 2022 jego drużyna zakończyła notowana na 14 i 13 miejscu. W trakcie całego roku wygrywając zaledwie 10 z 32 serii, które rozegrali. Stąd też wyciągnięcie Shuna, tak nieoczywistego zawodnika, z tak słabej ekipy, jaką było Invictus Gaming Anno Domini 2022, naprawdę wielu mogło zadziwiać. Ale wśród fanów LPL-a głośno mówiło się o tym, że Shun naprawdę ma duży talent indywidualny, potrzebuje tylko dobrej drużyny. No i tę drużynę faktycznie dostał. Bin, Shun, Yagao, Elk i On, czyli BLG z tego roku, było jednym z najgłośniejszych projektów na całym świecie LoL'a. Tak naprawdę głośno o BLG zrobiło się dopiero po MSI, gdzie udało im się dotrzeć do finału, no i potem, kiedy w LPL-u zagrali tak fantastyczny sezon regularny. Ale już w trakcie wiosny Shun wyglądał świetnie i BLG również poradziło sobie fenomenalnie, zajmując drugie miejsce w fazie playoff. A sam Shun powoli piął się w górę rankingów popularności i wkrótce stał się jednym z najgroźniejszych zawodników na świecie. Jego Kindred to zagrożenie, z którym trzeba się liczyć. Jest kapitalny zarówno na farmiących, jak i zadaniowych junglerach. No pełen pakiet, którego wymagasz od swojego leśnika. Kapitalny zawodnik i chyba jedno z największych odkryć 2023 roku. Miejsce drugie. Pace i Delight do Gen.G. Pozwoliłem sobie potraktować tę dwójkę jako duet, podobnie jak Raxa i Reklesa we wczorajszym materiale, bo trudno mówić o jednym bez drugiego. A chciałem też zawrzeć trochę więcej ksywek na tej liście, stąd też uznałem, że nie będę ich rozdzielał. Zacznijmy od Pace'a. Pace to młodziutki, w tym momencie chyba tylko 17-letni zawodnik, którego rokiem debiutanckim był właśnie ten rok e-sportowy. Jeżeli w trakcie całego roku zdobywasz Mistrzostwo Korei dwa razy, docierasz do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, grasz na MSI, zdobywasz
tytuł MVP finału to naprawdę do twojej głowy może bardzo łatwo napłynąć sodówka. Ale Pejzowi chyba to nie grozi, a chłopak wydaje się być skromny i powoli pracować na swój dalszy sukces. Tak czy inaczej, to debiut, którego każdy może mu pozazdrościć i myślę, że przed nim najlepsze czasy. Jestem bardzo ciekaw jego połączenia z Lechencem i choć mam pewne obawy, czy dużo w jakości Pejza nie było tego pierwiastka Delighta, to przy jego młodym wieku i tempie rozwoju chyba możemy być względnie spokojni, że jednak pójdzie to naprzód. Natomiast Delight to chyba największe odkrycie w esporcie lolowym w 2023. Gość wyciągnięty z Fredit Brions, naprawdę bardzo przeciętnej ekipy, tworzył z Pejzem tak niesamowity duet, że w tier listach przed startem Mistrzostw Świata praktycznie postrzegany był jako jeden z najlepszych supportów na świecie. Cały ten progres niemal na przestrzeni tylko dwóch splitów. Niesamowite. I miejsce tych zawodników na tej liście jest tak wysokie właśnie dlatego, że wobec nich nikt nie miał żadnych oczekiwań. Przypomnijcie sobie, kogo musieli zastąpić. Rulera i Lechensa. To naprawdę kapitalni zawodnicy. A Pejz i Delight sprawili, że rezultaty Gen.G regionalnie pozostały takie same. Po dwa razy zdołali wygrać Mistrzostwo Korei. Możecie mi zaufać, kiedy mówię, że ta dwójka to prawdziwa przyszłość sceny koreańskiej. A teraz idziemy do miejsca pierwszego. Kto był najlepszym transferem 2023 roku? Otóż moim zdaniem był to Ruler wytransferowany z Gen.G do JDG. Oczekiwania były ogromne, hype był ogromny, ale Ruler też finalnie był ogromny. I często jest tak, że trudno dorównać tak niesamowitym oczekiwaniom, które stawia wobec ciebie community. A Ruler myślę, że nie dość, że je wypełnił, to jeszcze możliwe, że trochę przebił. Naprawdę, rozpamiętuję wciąż to, że JDG nie wygrało Mistrzostw Świata i nie ukończyło jako pierwsza drużyna w historii tego słynnego Golden Road. Nie wygrało wszystkich turniejów, w jakich wzięli udział w całym roku esportowym. No zabrakło im tylko tych dwóch przeklętych serii. Ale i tak było dobrze i Ruler praktycznie samoczynnie świadczył o jakości JDG. I szczególnie to było widać na MSI. Kiedy mieliśmy metę Hypercarry, nikt nie był w stanie z Rulerem wygrać. To gość, który zagra ci każdą postacią, każdą dotnie w niesamowitym stopniu. I trzeba przyznać, że w tym przypadku zmiana regionu naprawdę wyszła mu na plus. Ruler już był świetny w Gen.G w zeszłym roku, ale w tym spiął się na nowe wyżyny i przez praktycznie cały rok mówiono o nim jako najlepszym zawodniku po prostu na całym świecie. I myślę, że nawet mimo braku tego sukcesu na Mistrzostwach Świata, chyba wciąż możemy tak powiedzieć, no bo nikt inny do głowy mi nie przychodzi. Ruler, rozpatrując cały rok, był najlepszym graczem w esporcie League of Legends. No więc chyba musi być na pierwszym miejscu, skoro transferujesz do siebie zawodnika, który okazuje się być najlepszym graczem danego roku, no to chyba wygrywasz, co? I JDG w takim razie takim małym zwycięzcą zostaje. A ja kończę to zestawienie, dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się na dniach z kolejnym materiałem, o czym jeszcze nie wiem. Ale nie bójcie się, dam wam znać na moich innych socjalach. Wpadajcie i do usłyszenia.